Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z rynku Steam. Mamy duże wzrosty na szynkach, coś się dzieje, szynie sobie rosną, co to znaczy, że my jesteśmy troszkę bardziej szczęśliwi, bo nasze przedmioty są troszkę więcej warte. E, a propos to właśnie skrzynki, e, dodatkowo zaraz sobie z jednej kwestii. E, szybkim wstępem z strona strona do swoje skim, jeżeli Też chcesz swoje skiny, to link do strony oczywiście będzie w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem LDAT przy wymianie do tego przy wpłacie wraz z moim kodikiem. Tutaj dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów. Ładanie 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów. Do tego strona nie widzę ten naklejek, mi cię mnóstwo przepięknych kraftów, troszkę tutaj tego e, znajdziecie, więc ja sobie polecam, postnępić jakieś fajne krafiki e, do pogrania lub po prostu, żeby coś zdobyć droższego i sprzedać na rynku e, Steam. Linkarz w opisie. E, na pewno może przejdźmy do luźniejszej rzeczy. patrzcie jaki fajny stickerek tutaj e, z otwieraniem skrzynek, takie coś tak zajebiste przecież to jest. Tak fajnie to wygląda, patrzcie. Zajebisty pomysł na naklejkach. Musiałem wam to pokazać, jako tutaj jeden z koneserów otwierania. No fajne, fajne, mi się to podoba, mi to siedzi. Ale dobra, już koniec tego gadania o tych naklejkach. Przejdźmy więc do skrzyneczek. Mamy wzrosty dzieją się strzynia snów i koszmarów dobiła do ponad 5 zł. Słuchajcie, to jest naprawdę duży wzrost. Przez miesiąc z 3,70 do 5 zł. Naprawdę spory wzrost, ale tu, nie, żeby nie było, to jest tylko strzynia snów i koszmarów. Czy to jakaś strzynia strefy zagrożenia? Zobaczcie, wszystko jest na dużych, fajnych wzrostach i to naprawdę powoli wraca do tych swoich starych, fajnych cen. Więc jeżeli ktoś z Was inwestował, inwestował na tych dołkach, to tutaj strzyneczki, naprawdę, zobaczcie, potrafią bardzo fajnie oddać. Proszę za karetkę, jeżeli ją słuchać w te. Ale no, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze i tutaj nie mówmy, że nie, wreszcie jakieś porządne wzrosty. Widziałem, że też wielu osób jest to niewytłumaczalne, no po części jest to dziwne, gracze trochę mniej, openingi słabe, ale szynki rosną. No niestety, nie zawsze tutaj powody wzrostu w Counter Strike'u są wytłumaczalne, czasami jest to naprawdę dosyć randomowe, jeżeli mamy tak mówić i te wzrosty po prostu tak bywają. Zobaczcie, kolejna szynka. chromatyczności. Też pięknie, no zobaczcie, no, no bardzo fajnie to wygląda. No co ja tu mam więcej powiedzieć? Troszkę jak wiecie, strzyneczek sam mam w magazynach. Oprócz, macie tutaj dwie gadaliśmy. E, on no, Odrzutu chyba jakoś nie reaguje, widzę. I nie, prosimy jeszcze snakebite a, też, czy on zareagował. Więc ja się cieszę, że szynki tutaj lecą. Mam nadzieję, że wy też ich dużo macie w magazynach, lub inwestowaliście na tych dołkach, bo w sumie to dobry. Do, teraz po czasie widać, że to, to był dobry pomysł. Zobaczcie, odrzutu też sobie podrosło trochę. E, a, sprawdziłbym tylko jeszcze Snake a Nie wiem, czy minąłem gdzieś. Rewolweru 9 zł. No klacz chyba jakoś strasznie tutaj nie urósł z tego co widać. No tak. Dobra, jakieś tam wzrosty są, ale nie takie mocne jak przy poprzednikach. No Snake też się jakoś strasznie tutaj widzę do góry nie porusza. No ale to spokojnie. Kwestia czasu, kiedy też ta strzyneczka wystrzeli, a fajnie by było tutaj na snagbajcie zobaczyć jakąś złotóweczkę ponad tak, taką starą złotówkę albo jeszcze więcej niż złotówkę byłoby to super zobaczyć więc może Paryż nie rośnie może Kopenhaga jest dalej w gierce nie po naszej myśli, to prawda ale z drugiej strony, chociaż szynki coś odbijają są już jakieś tutaj pozytywy widoczne na ekranie więc to mi się podoba mam nadzieję, że będzie więcej takich odbitek i co, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji nie tylko, życzę Wam miłego dnia widzowie trzymajcie się, cześć, cześć